Raczej tego pana wszyscy chyba znają, ale się przywitam jeszcze raz tradycyjnie. Artur, jak minęły wakacje? Ciężko powiedzieć, bo ich nie było. Nie no, ja sportowo. Ja sobie dziennie trenowałem, z pieskami jeździłem na spacerki. Normalnie, no mieliśmy gdzieś jechać, ale to szło tak, że kama do jakiegoś tam nagrania miała, do jakiegoś programu i nie daliśmy rady jechać. I tak wiesz, na spokojnie, czekam aż w końcu potwierdzą oficjalnie walkę, bo jeszcze tam jakieś tam takie małe niuanse są. No i do roboty, nie? To będzie walka z Mariuszem Wachem? No na 90% tak, tylko tak jak mówię, no nic na razie, wiesz, cisza. Więc to mnie najbardziej wkurza, to jest stresujące. Bo zamiast zrobić tak, żebyśmy się już przygotowali, mieć swoje jakieś tam, wiesz o co chodzi, taką złą krew, ale taką pozytywną, bo ja mówię, z Mariuszem nie jesteśmy żadnymi wrogami. Ale wiadomo, do walki też kumplami nie będziemy, każdy to chyba rozumie, więc to by było fajne już oficjalnie to gdzieś kurde dograć i iść na trening z taką motywacją, bo na razie to przychodzę takie, wiesz, że zachodzi wszystko na pół gwizdka. Ale widzę, czy dzisiaj w treningu siłowym to chyba jest taki etap, powiedzmy, gdzie wchodzi się w ten mocny trening i po tym sygnale ruszysz już kompletnie do dzieła. Czy już z trenerem Gwitrukiem przerabiałeś jakieś warianty, jakieś rzeczy, bo widziałem, że trener Gwitruk się odnosił do tej walki, jest bardzo chyba zadowolony, że do takiej walki dojdzie. Oczywiście, że przerabialiśmy, wiesz, tam nie będę może mówił co, jak, gdzie, ale oczywiście, wiesz, trener tak naprawdę, jeśli chodzi o Mariusza, to już miała być walka na tym narodowym, tylko tam Andrzej się nie zgodził na tej gali. No i spokojnie, już chcieliśmy, już wszystko, plan jasny jest, przerabiamy, fajne spostrzeżenie, mam podobne patrzenie, jeśli chodzi o tą walkę na ten, to, co mam robić, także do roboty. Znacie się, można powiedzieć, jak łyse konie, bo to w tym świadku w zasadzie nawet jeśli zawodnik jest z zagranicy, to gdzieś tam się go obserwuje, ale wy szczególnie, no bo jesteście od wielu lat w polskim boksie, to jest tak, że jesteście już całkowicie przeczytani, powiedzmy, znacie swoje możliwości, wiecie, co trzeba zrobić i każdy z was ma swój własny plan, czy raczej będzie jeszcze jakieś zaskoczenie, a może zrobię coś innego, coś inaczej niż on myśli, tak? Myślisz nad takimi wariantami? W ogóle nie myślę, w ogóle skupiam się na tym, żeby wejść do ringu. I mówię, i do roboty, nie? Brakuje ci tego boksu, tego powiedzmy zainteresowania, mówię boksu w tym sensie w wymiarze medialnym, tych powiedzmy nie, wycieczek właśnie. I tak dalej, takich nie. Osobistych? Właśnie nie. Fajnie, cieszę się, jest spokój, tak jak to powinno być, mogę się skupić na sobie, na moich dzieciach, na Kamie i fajnie. Mariusz Wach to jest właśnie taki spokojny zawodnik, powiedzmy ułożony, ale jest to trudne wyzwanie, bo jest to kawał wielkiego chłopa, tak? I ten dystans, to wszystko gdzieś tam analizujesz już sobie powoli, rozgrywasz gdzieś tą walkę w głowie? No tak jak powiedziałem, tak, tylko tak jak mówię, nie czuję jeszcze i tak chciałbym to w końcu poczuć, że ta walka jest, bo na razie to jest wszystko takie, wiesz. Ale oczywiście, wiem co mam robić, wiem, że to jest ciężki zawodnik, że potrafi boksować, przede wszystkim jest wytrzymały i tam nie lada wyzwania, ale tak jak powiedziałem, swoje też wiem co mam robić i na czym się skupiać. A jak się czujesz po tej gali na narodowym? Jak to w twojej ocenie, w twojej perspektywie ten czas fizycznie, tak? Jak się czujesz? Dobrze? Jesteś głodny tego treningu? Czujesz, że są takie rezerwy, że możesz pójść i zrobić naprawdę kupę dobrego treningu takiego, gdzie przerobisz tyle, że wcześniej powiedzmy w karierze nie przerabiałeś? Nie, ja nie patrzę tak wcześniej. Nie, no, czuję się dobrze. Czuję się na pewno na to, że już chciałbym wyjść do ringu, chciałbym z powrotem wrócić tam, gdzie byłem. I tyle mówię, spadłem, tak powiedzieć mi, wiesz, było to dla mnie ciężkie, ale jestem tu z powrotem i to jest dla mnie najważniejsze. Tą ostatnią walkę jakby powiedzmy jeszcze analizowałeś już po niej, co można było jeszcze lepiej zrobić albo powiedzmy jak rozegrać, czy już tylko zamknąłeś drzwi i mówisz, dobra, nie wracam pamięcią, już skupiam się tylko na następnych wyzwaniach? Nie wracam. Wszystko od tego jest trener i tyle. Czekam, mówię. Na taką oficjalne potwierdzenie, gdzieś tam zrobienie dobra by jest, bo jeszcze tego nie ma i mówię, takie już wiesz, skupienie się tylko i wyłącznie na Mariuszu. A tutaj WCA, jeśli chodzi o treningi, wcześniej widziałem Izu, on też był na podobnym etapie, też przygotowywał się, jak byłem poprzednim razem, bodajże ze 2 tygodnie temu. Jak ty w ogóle oceniasz, ta atmosfera jest cały czas tak dobra i dobrze ci się tutaj przychodzi, trenuje? Oczywiście, no WCA specyfikuje się swoją środkową, tam mówię, klimatem, swoją
taką, jakby to powiedzieć, no rozumiesz, no specyficznym podejściem, ludzie są tu fajni, każdy się lubi i to jest na pewno fajne, no i ale mówię, oprócz lubienia się to tylko trzeba zapierdalać i jest fajny, fajny do tego klimacik. Widziałem dzisiaj były sparingi zawodników MMA, ty tam wcześniej pomagałeś i uczestniczyłeś, jeszcze czasami pomagasz, korzystasz, ale już nie mówię o kopnięciach, ale chociażby z tej płaszczyzny no, bokserskiej. Jasne, że tak, na razie mówię, puściłem MMA, ale choćby nawet Janek mnie poprosił teraz, żebym mógł zmienić pozycję na praworęcznego i z nim posparować. Mówię, jasne, nie, dzwoń, to no, wiem, piątek chyba się umówiliśmy, także akurat mówię, ja zawsze tak chętny chłopakom, bo wiesz, to działa w dwie strony, nie? Nie masz problemu ze zmianą pozycji i boksowaniem w naturalnej? Znaczy nie w naturalnej, tylko w odwrotnej. Wiadomo, że mam, ale to się wyrównuje przy tym, jak mówię, jak Janek akurat się uczy tego boksu, tam gdzieś tam, a ja przynajmniej mam, wiesz o co chodzi, ten boks ma taki, więc mogę przerobić też dla siebie nauka, czyli to działa w dwie strony. Ja się uczę troszkę boksować z praworęcznego. Wiadomo, nie jestem tak czujny jak z Majkuta, a on też może sobie na więcej pozwolić. To jest trudne takie przekwalifikowanie, te warianty, te ciosy, spada ta siła, czy raczej powoduje się to, że dajesz odpocząć powiedzmy tej naturalnej pozycji, która jest no, przez lata treningu gdzieś troszkę, mimo wszystko te obciążenia są na kręgosłupie, na barkach i tak dalej. Nie rozpatrywałem tego w takich kategoriach, po prostu jest to coś nowego, coś co mogę się poduczyć, pomóc koledze, więc on... Więc taka symbioza, wiesz, i do obopólna korzyść, także fajnie, no mówię, bo czemu nie, jeżeli tylko jest taka możliwość, kolega potrzebuje pomocy, to ja zawsze bardzo chętnie pomogę, a do tego, tak jak mówię, jeszcze z korzyścią dla mnie, bo mogę przerobić z zawodnikiem, który, jeśli chodzi o płaszczyznę bokserską, nie wyrządzi mi krzywdy, bo wiem, mniej więcej widzę, ale też muszę uważać, bo nie czuję się do końca dobrze w tej pozycji, także, wiesz, same superlatywy. Miałeś okazję wcześniej dużo posparować na przykład z Mariuszem Wachem gdzieś tam kiedyś? Nigdy w ogóle nie mieliśmy okazji, także też taka ciekawostka. No właśnie, bo tak się zdziwiłem, w sumie waga ciężka, Polacy i tutaj gdzieś nie, często się wymienia. Byłem wadze ciężki, Mariusz był wtedy w Stanach. Potem ja pojechałem do Stanów, on wrócił do Polski, więc to tak wszystko wiesz. No i teraz jesteśmy obydwoje w Polsce. Obserwujesz wagę ciężką na świecie, ostatnio powrót Tysona Fury, no i średnia ta walka, tak szczerze mówiąc. No tak. Średnia. Tylko teraz pytanie, dlatego czy dlatego, bo nie miał mobilizacji na planetę, czy dlatego, że po prostu coś tam, mówię psychicznie, gdzieś tam, coś tam, coś tam. Też przecież, nie oszukujmy się, Tyson Fury jest kozakiem, wszystko, ale też nie ma jakiegoś widowiskowego stylu na zasadzie, że tam nokautuje, że coś, tylko on zawsze boksował mądrze. Z Kliczka wciągnął swoją grę, ważył też dużo. I to on dyktował warunki, na przykład z Chisorą, który na niego szedł, gdzie też mu zależało, też pokazywał, ale miał kilka walk takich, że niedużo brakło i by przegrał, na przykład pamiętasz z Abelem, pierwsza walka, znaczy trzecia czy czwarta jego walka dostał, wiesz, stał, potem Cunningham go pierdolnął, wiesz, i to tak wszystko, wiesz, u niego są te walki... Cunningham, który teoretycznie nie ma uderzenia, tak? W ogóle mówię, który rzadko kogo tam, wiesz, uderzył mocniej, czy tam jakieś liczenie, czy coś, no nie. Dlatego tłumaczę, że taki Wilder to ja uważam tylko tak jak mówię, to też będzie dla niego wyzwanie. No właśnie Cię miałem zapytać, czy jak go widzisz w ogóle z Wilderem, czy jest w ogóle szansa? Na dzień dzisiejszy widzę, że może do tej walki nie dojść. Na druga rzecz myślę, że nie wygra tej walki, aczkolwiek mówię, jak on wciągnie Wildera w taki boks, że Wilder będzie go musiał szukać, to znowu Wilder się będzie odkrywał, a on się odkrywa. Teraz pytanie, czy trafi go wcześniej, że wie, że będzie po Furym, czy po prostu da się trafić tak, jak kilka razy to zrobił przy odejściu takim lewym sierpowym, Fury trafił Kliczkę, wiesz, i tam go... Dlatego jestem bardzo ciekaw tej walki, no nie, ale wszystko wskazuje na to, że jednak Wilder. Dwójkowi zawodnicy praktycznie, więc bym powiedział, ten świat boksu wchodzi w taki wymiar właśnie tych dwójkowych zawodników, gdzie już nie jest ewenementem, że jest jeden tylko dwumetrowy, ale tutaj praktycznie dwumetrowych zawodników, tak? No, trzech, czterech nawet. Młode talenty gdzieś tam się też rozwijają. Joshua też chyba ma dwójkę, nie? Czy nie? To ty już nie jesteś młody? Nie, chodzi mi o tych dużych, mówisz dwójkowych. Ja mówię, że tam teraz jest dużo takich dwójkowych, gdzieś tam, wiesz, niepokonanych, gdzieś tam sobie wychodzą. Wiesz, to ciężko powiedzieć, tak jak mówię, dzisiaj jest dwójkowy, przyjdzie taki właśnie drugi, który mały, który ma tam krzepę, walnie jednego, drugiego i to wszystko, wiesz, uwierzy w siebie, to wszystko mówię, boks jest takim wspaniałym sportem, w ogóle boks, jak i sporty walki, gdzie
Dzisiaj tak jak popatrz, jak na Kliczko wszyscy stawiali już, wiesz, że to już koniec, daj sobie spokój, jak go znokautował Kolisanders jeszcze, to chyba była trzecia przegana, tak, czy druga, tak. Już nie pamiętam. A potem się znowu odrodził i dominował 10 lat. To wszystko jest kwestia po prostu danego dnia. Gdyby na przykład ktoś w tym czasie nie podał mu ręki, nie zrobił troszkę inaczej, kto wie, czy by było już, nie byłoby po chłopie. Wiesz, to też determinacja sama w sobie. I tak jak mówię, w dzisiejszym dniu możesz mieć tak zwany ten słabszy dzień, ale ważne, jak ty na to wyjdziesz, wrócisz i mówię, i czy te dwumetrowce będą panować, to się okaże. To jest piękne w sporcie, że dzisiaj jest tak, jutro może być całkiem inaczej. Ty siebie widzisz w tych takich rozgrywkach z tymi wieżowcami? Oczywiście, że widzę. Ja w ogóle lubię boksować z większymi. Zawsze mi się łatwiej boksowało, tak. A twój styl jest troszeczkę inny niż ich, tak? No tak, łatwiej mi się boksowało zawsze z takimi. Znaczy łatwiej, no wiesz, mogłem, mówię, ja tam się nie boję wchodzić w wymiany z dużym. Jest wolniejszy zawsze z reguły. Inaczej tak, no wiesz, to jest, no mówię, poczekajcie, dajcie mi wrócić jeszcze konkretną walką, akurat mówię, Mariusz byłby takim idealnym powrotem gdzieś tam, gdzie byłem już. Artur, na koniec Cię zapytam, tutaj w teamie są takie, powiedzmy, jakby to powiedzieć, pojedynek Damian Janikowski, Michał Materla. Michał jest z Tobą zaprzyjaźniony, jesteście przyjaciółmi, jeździliście razem nawet na walkę jego dziecka gdzieś tam. Widziałem Was przy okazji tego meczu charytatywnego i jak Ty w ogóle to odbierasz? Gdzieś to serce jest z tym, czy raczej patrzysz spokojnie, obserwujesz, co się będzie działo? Nie no, akurat w tej walce jestem za Michałem, no to wiadomo, to wiesz, to jest przyjaciel, ale chodzi mi o jedną rzecz. W każdej innej walce jestem za Damianem, w każdej innej, ja mówiłem, bo my bardzo się lubimy, przecież ja tu lubię wszystkich chłopaków, ale akurat w tej walce, zresztą ja już to Damianowi powiedziałem, bo ja tam nie jestem taki dwulicowy czy coś, no, bo ja mówię, Damian, jeszcze nie wiedziałem, że będzie taka walka, bo to było, ja mówię... Zaskoczyło Cię to w ogóle? Nie, wiedziałem, że wszystko zmierza w tym kierunku, dlatego powiedziałem, Damian, stary, bo wiesz, lubię Cię bardzo, tak samo, ale nie obraź się, bo jak będzie walka z Michałem, to jestem z Michałem, bo po prostu, no, przyjaźnimy się w ogóle, wiesz, tak, bo po prostu taki jestem, no nie wiesz, mówię, a on nie spoko rozumie wszystko, wiesz, no. Wiesz, z Michałem codziennie rozmawiam, gadamy, wiesz, no śmiejemy się, no mega w porządku człowiek i tak jak mówię. Ale to jest tylko walka, wygra lepszy i na pewno, jeśli pomijając już te wszystkie niuanse, to na pewno jest to jedna z ciekawszych walk na KSW, jaka moim zdaniem była, bo spotyka się bardzo, bardzo silny zawodnik, jakim jest Michał Materla, spotyka się tak samo bardzo silny zawodnik, jaki jest Damian Janikowski, nieokrzesany. Ja mówię nieokrzesany jeszcze w walce, bo jest taki, jego styl jest taki, rozumiesz, no taki nie wiadomo czego się po nim spodziewać. I wiesz, spotka się dwóch zawodników pewnych siebie, wojowników. Tak naprawdę Damian teraz będzie miał okazję pokazać, jaki to jest, bo jeszcze nie miał takiego zawodnika, jakim jest Michał, nie? Więc mega walka. I powiem Wam szczerze, że czekam, zacieram ręce. Będziesz na hali? Nie, no jasne, że będę, no jak mogę nie być? Nie, no jestem, także tak jak mówię. No czekam, jak tylko usłyszałem, że taka walka będzie, to mówię, mówię, kurde, że... Po pierwsze, mówię, obydwu znam, wiem na jakich etapie są ich kariery, wiem jak obydwoje są ambitni, także czekam z niecierpliwością. No i czeka też cały świat MMA. Te wojny promotorów, się na koniec zapytam, które trwają w boksie, gdzieś tam przenoszą się na Wasze, powiedzmy, relacje, czy powiedzmy to, co się dzieje wokół, no bo dzieje się sporo, no co to trzeba powiedzieć, tak? Przecież nie wchodząc w meritum sprawy, kto z kim, dlaczego, to jednak gdzieś to ma jednak chyba wpływ na Was, co? Nie, na mnie nie ma żadnego. Ja mam to w nosie, ogólnie śmiać mi się chce, bo to mówię i wszystko jest takie... Ja mówię, tutaj ja jestem takim człowiekiem, że jak ktoś ze mną, wiesz, ktoś mi ubliża, ktoś mi coś mówi nie tak, to ja nie będę mówił, że pada deszcz, tylko kurwa oficjalnie powiem, że ktoś mi pluje w twarz i ja sobie na to nie pozwolę. A w tym świecie jest tak, że oni potrafią w dany dzień powiedzieć faktycznie, że pada deszcz, a w drugi dzień, kurwa, wiesz, przywitać się po prostu jak nigdy nic, chłodzić sobie, to nie mój świat po prostu, no tak jak mówię, ale z drugiej strony oni dochodzą do pewnych rzeczy, my tam nigdy nie dojdziemy, bo nie moglibyśmy przepalić tego, co oni na przykład przepalają, no i to jest takie, kurwa, wiesz, ja wolę sobie żyć w swoim świecie, swoimi bliskimi, w swoim gronie i cieszyć się moimi pieskami i daleka być od tego czytać. Czasami oczywiście wkurwiam się, jak czytam niektóre rzeczy. Bardziej jeśli dotyczy to zawodników, któryś promotor mówi coś na zawodnika, to się wkurwiam, bo
bo to wiadomo, ale jak tam sobie między sobą, to się śmieję czasami, czasami mówię, odpalam tego Twittera i ze śmiechu nie mogę. No właśnie, bo tam gdzieś też zauważyłem, że były jakieś wycieczki i twoje nazwisko się tam w kontekście pojawiało, rozgrywek między promotorami, tutaj chodziło o Narodową Galę Boksu i powiedzmy porównanie z KSW, gdzieś tam Marcin Najman się odniósł, wcześniej Maciej Kawulski. A nie, to tego w ogóle nie mi chodzi, bardziej tam jak sobie tam Mateusz z tym, z Andrzejem Wasilewskim, bardziej mi o to chodziło. O ten bokserski świat. Bokserski świat, tam to ja tam nie śledzę tego, na tej zasadzie. Nie, że KSW nie śledzę, bo śledzę, wiadomo, tylko nie śledzę tych rozgrywek, bo wiesz, jakoś mnie to w ogóle nie interesuje. Ja mam swoją robotę do wykonania. Ja wam powiem szczerze, że najbardziej mnie rozśmieszają też ludzie, którzy najwięcej komentują, jakby nie mieli cokolwiek robić, wiesz, tylko cały ich świat polega na tym, że cieszą się tymi takimi rzeczami, kurde, mało ważnymi, zamiast robić samemu coś, żeby mieć w życiu lepiej, to nic, tylko właśnie te komentarze, narzekanie wieczne, a potem się dziwią. No ale tak jak mówię, taki mamy dzisiejszy świat, dzisiaj taką swobodę w internecie, że każdy może wyrazić swoje zdanie, niekoniecznie trafne, wręcz przeciwnie, w większości jest to jad, ale no tak jest. Artur, no ja się cieszę, że porozmawialiśmy w dobrej atmosferze, że jesteś wypoczęty po tych wakacjach, chociaż ich nie miałeś, tak jak powiedziałeś. No i cóż, podobnie jak zresztą i my, no i cóż, czekam na tą gorącą jesień i mam nadzieję, że tej jesieni nie jedną, a dwie walki może udałoby się gdzieś tam, powiedzmy, tobie zakontraktować i żeby doszło do tej wielkiej walki, bo już chyba nie da się jej uniknąć. Ja też mam taką nadzieję. Pozdrawiam wszystkich kibiców, zawsze ten sam szpilę. Dziękuję bardzo. Dzięki.